Rozmawiamy o gromadzeniu danych, takich danych strategicznych, takich danych, które mamy na co dzień, które są nam potrzebne każdego dnia chociażby do pracy, ale też takich danych, które no, chcielibyśmy odtworzyć za 10 lat, żeby nam nie zniknęły. Zmieniamy komputery, zmieniamy urządzenia, a te dane jednak chcemy, żeby pozostały na tych wszystkich urządzeniach. Mówiliśmy o tym, że płyta jest dobrym magazynem takich danych, ale śmiem twierdzić, że płyta tam ograniczenia pojemnościowe ma. I to nawet patrząc na rynek nowych technologii dosyć duże. No oczywiście, jak każde medium, także płyty CD i DVD mają ograniczenie pojemności, ale też warto pamiętać o podstawowej zasadzie robienia kopii zapasowych. Przechowujemy i kopiujemy tylko to, czego nie możemy odtworzyć w prosty sposób. To znaczy, jeśli mamy zdjęcie, na którym zastosowaliśmy filtr, który zamienia to zdjęcie w jakieś inne zdjęcie, to z reguły nie przechowujemy tej wersji po zastosowaniu tego filtru, tylko raczej ten materiał źródłowy, po to, że w ostateczności będziemy zawsze w stanie jeszcze raz policzyć ten filtr, zastosować ten filtr i dostać to zdjęcie, które chcieliśmy. No dobrze, a w takim razie zrzucanie wszystkich ważnych danych do chmury, to okazuje się jedno z lepszych rozwiązań. Na pewno jest to rozwiązanie dla większości użytkowników, którzy nie mają bardzo dużych kompetencji posługiwania się komputerami, nie są w stanie sami zaprojektować swojej polityki bezpieczeństwa i robienia kopii zapasowych, chmura jest bardzo dobrym rozwiązaniem. To znaczy zapewnia im poziom bezpieczeństwa dużo wyższy niż to, co byliby w stanie sami zaprojektować. Dlatego, że robi kopię bezpieczeństwa w sposób ciągły, dlatego, że po drugiej stronie ktoś dba o to, przynajmniej zawodowo zajmuje się dbaniem o to, żeby te dane nie zniknęły, co nie znaczy, że nie może się zdarzyć sytuacja, w której znikną, ale jednak ktoś, kto się na tym zna, stara się spowodować, żeby jednak nie zniknęły. Ponadto chmura też robi kopię naszych danych poza miejscem, w którym znajdują się te oryginalne dane, to znaczy to jest gdzieś w jakimś data center umiejscowionym 100, 200, 1000 kilometrów od nas. W związku z tym takie zdarzenia losowe jak powódź, pożar... Mogą się zdarzyć, ale raczej jest niewielkie prawdopodobieństwo, że zdarzą się jednocześnie u nas w domu i w centrum danych, w którym przechowywane są te dane. Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że są tacy, którzy już robią kopię zapasową i są tacy, którzy będą dopiero robić kopię zapasową, ale tak kombinuję, jeśli ktoś jeszcze nie robi i nagle zdarzy się taki przypadek, że komputer się zniszczy albo coś się tam zepsuje na tym dysku, czy wtedy łapiąc ten komputer i lecąc szybko do specjalisty jesteśmy w stanie odzyskać te dane, czy to już jest po ptokach? To wszystko zależy od tego, co się stanie. Bardzo często specjaliści są w stanie odzyskać część danych, konkretne pliki z uszkodzonych dysków, nawet takich, które zostały zalane, podlegały jakiemuś spięciu. Tyle, że trzeba pamiętać o tym, że są to usługi dla przeciętnego obywatela czy przeciętnego użytkownika bardzo drogie. Przekraczające wielokrotnie wartość samego urządzenia często. I domyślam się, że sami też nie do końca jesteśmy w stanie to ogarnąć. Jeśli ktoś się na tym nie zna, ma tam naprawdę bardzo ważne dane, to zdecydowanie radziłbym nie próbować samemu odzyskiwać tych danych, bo to tylko pogarsza sytuację. A czy w momencie, jeśli mamy na karcie w aparacie zapisane zdjęcia i skasujemy je wszystkie nieświadomie przez przypadek, to prawdą jest, że jeśli zrobimy kolejne zdjęcie, które się zapisze na tej karcie, to już nie ma możliwości odzyskania tych wszystkich, które skasowaliśmy, a jeśli tego nie zrobimy, to jeszcze mamy do nich dostęp i jest jakaś druga pamięć po usunięciu? Wszystko zależy od tego, w jaki sposób kasowaliśmy te zdjęcia, ale generalnie tak jest, dlatego że najprostsze i to najszybsze kasowanie zdjęć polega nie na skasowaniu fizycznego zapisu zdjęcia w konkretnych miejscach, tylko skasowaniu informacji o tym, że w konkretnym miejscu zapisane jest zdjęcie. W związku z tym jesteśmy w stanie znaleźć to miejsce na dysku, na karcie pamięci, gdzie to zdjęcie jest zapisane i ewentualnie to odczytać. Chociaż to oczywiście działa lepiej dla dysków magnetycznych, działa gorzej dla kart pamięci. Ale miejmy nadzieję, że taka sytuacja się nam nie przydarzy i nie będziemy musieli odzyskiwać danych.